Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo cieplutko w grze Eden Crafters Ocean World. Moi drodzy, jest to gra, która przypomina Planet Crafter, ale jest darmowa, więc każdy może sobie pograć. Wystarczy tylko wejść na Steama i ją sobie dodać do biblioteki. Z tego, co słyszałem, jest naprawdę to fajny tytuł. Jest polski język. No i co? No i warto sprawdzić, skoro to takie podobne do Planet Crafter, ja chętnie. A więc stwórz nowy świat, który nazwiemy Vigo. Jak zawsze zresztą. A więc tak, w roku 2142 Słońce rozpoczęło serię bezprecedensowych i potężnych erupcji słonecznych, znanych jako Wielkie Burze Słoneczne. Erupcje te są znacznie intensywniejsze niż jakiekolwiek wcześniej zarejestrowane, uwalniając w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości promieniowania i naładowanych cząstek. Naukowcy przewidują, że następna poważna erupcja, przewidywana w ciągu następnej dekady, może trwać co najmniej 500 lat i może zniszczyć całe życie na Ziemi. W obliczu tego egzystencjalnego zagrożenia ludzkość zainicjowała inicjatywę Eden, misję mającą na celu znalezienie i terraformuj nowej planety. Znalezienie i terraformacji prawdopodobnie nowej planety oraz stworzenie nowej przystani dla ludzkości. Chyba tak to ma być. Wyznaczono kilka obiecujących egzoplanet do kolonizacji na podstawie ich potencjalnej możliwości zamieszkania i dostępnych zasobów. Którą planetę wybierzesz na nasz nowy dom? Ocean World to zdominowana przez wodę egzoplaneta znajdująca się w układzie Alpha Centauri. Szacujemy, że rozległe oceany pokrywają 90% jego powierzchni, a mając już tam wodę, powinno być łatwo przekształcić go w nadającą się do zamieszkania przystań dla ludzi. Rozmiar mały, woda 90%, rzadkie zasoby 5%. Niedostępne w prologu, rozumiem. Czyli na razie tylko Ocean World. Ok. Ładowanie świata. No i co się wydarzy? Ok. Pierwsze kroki. Nauka podstaw. Witamy w Ocean World Eden Crafters. Ta gra jest wciąż w fazie rozwoju i możesz napotkać błędy lub niedokończone systemy. Chcielibyśmy poznać Twoje opinie i pomysły, więc nie zapomnij dołączyć do naszego Discorda lub opublikuj post na forach społecznościowych Steam. Miłej zabawy. W ekwipunku Twojego statku kosmicznego znajdują się materiały. Przenieś je do własnego ekwipunku, do którego możesz uzyskać dostęp za pomocą tabulatora. To jest mój statek, tak? Tabulator. I co my tu mamy? Płyta żelazna. Cement. Razy 5. Zestaw obiadowy. Oraz pojemnik z tlenem. A właśnie, jak wyglądają nasze statystyki? Naciśnij 1, ok. I zacznij zdobywać rudę żelaza. No aha, tutaj widzę, że to jest właśnie kobalt. Że to jest właśnie podobne jak Planet Crafter. Tak samo się zbiera. Na razie nie mam rudy żelaza. O, tu jest ruda żelaza. Świetnie. To może jej więcej weźmiemy. A tak patrzę na te statystyki moje. Ja mam zdrowie, serducho. Mam energię i mam tlen. Czyli mi się za chwilę tlen skończy. Jakiś pojemnik z tlenem miałem. Może wydobyć skały w dowolnym miejscu prosto z ziemi. Wydobyć bloki skalne za pomocą multiurządzenia. Czy to mi daje? A, to skałę daje mi. O, dziurę mogę zrobić, bo mam skałę. Spoko. Twoja pierwsza baza. Okej, okay, co teraz? Zbuduj mieszkanie. Najpierw musisz założyć własną bazę. Przedział mieszkalny to miejsca, które napełnią się tlenem oraz gdzie możesz umieścić sprzęt. Okej. Okay. Naciśnij Q. Baza. Ostrzeżenie, niska ilość tlenu. O kurka. I mogę wejść? I? Rośnie tlen. Zobaczcie, na dole. Urósł. Świetnie. Naciśnij Q, aby otworzyć menu budowania. Następnie umieść stół rzemieślniczy w budynku mieszkalnym. Ku? Co to jest? Stół rzemieślniczy. Ekstra. Skrzynka. Wiertło górnicze. O! Tablica rozdzielcza. Kabel. Ok.
Twój przedział mieszkalny potrzebuje panelu elektrycznego, aby obsłużyć więcej sprzętu. Wykonaj niezbędne części. Panel elektryczny. A to tak wygląda, tak? Q? To jest to. To jest tablica rozdzielcza, nie panel elektryczny. Okej, okay, ale mi brakuje paru rzeczy. Czwóreczka? Płyt... O, jak ładnie, zobaczcie. No od razu się podświeciło, co mi potrzebne jest. Potrzebuję cementu i kabla. Rozumiem, że to mogę zrobić tutaj. Cement. Jest. Kabel z miedzianej sztaby. Czy ja mam mieć? Mam. Jeszcze raz. O. Kabel. Teraz czwóreczka. Mogę? Mogę. Nie, kabla, dwie sztuki potrzebujemy. Okej. Okay. Podoba mi się, że to wystarczy schemat od razu się... Cyk, jest gotowy. Możesz rozbudować swoją bazę, umieszczając obok siebie kolejne pomieszczenia mieszkalne. No, okej. Okay. Poznajmy masę różnych rzeczy teraz widzę. Nowych. No okej, okay, ale co teraz? Pojemnik z tlenem. Okej, okay, twoja pierwsza baza ukończona. Dobra, to mamy kolejny poziom, rozumiem. A czemu mi spada ten życie? Czyżby to był głód? Twórz bardziej złożone obiekty. Zanim będziesz mógł stworzyć bardziej zaawansowane maszyny, będziesz potrzebować nowego sprzętu. Użyj menu budowa, aby umieścić autouprawę w swojej bazie. Jest to niezbędne dla stabilnego rozwoju. Rozumiem, że jedzenie to będzie, tak? Autouprawa. To. Piątka. I to mogę na zewnątrz... Nie, to musi być w bazie. O kurczę, to gdzie? Tu mogę to umieścić, dalej już nie pójdzie. Skały dwie potrzebuję. Kwarc i skałę. Okej. Okay. Kwarc i skała. Już tutaj wykopki robiłem. Dobra, mamy 10 skałę. Jak wygląda kwarc teraz? Co to jest? Kwarc. Świetnie. Duże złoże żelaza. Nie mogę tego wydobyć. Spoko. Miedź. Żelazo. Miedź. Dobra. I wracamy. Piąteczka. Okej. Okay. Autouprawa. Produkcja roślinności 6 na minutę. Co to jest? Roślinność. Wyprodukowano w szkółce leśnej. Aby szybciej gromadzić surowce, znajdź duże złoże żelaza i umieść w jego pobliżu wiertło górnicze. O. Co potrzebuje? Płyty 3 żelazne i 2 cementy. Dwa cementy i 3 płyty żelazne, czyli sztabki żelaza. Raz, dwa, trzy. Jedna. Czyli jeszcze jedną potrzebuję, czyli potrzebuję więcej żelaza. Okej. Okay. Ale to będzie tak, że będę musiał coraz dalej i dalej iść pewnie. To jest miedź. Okej. Okay. Kwarc. Okej. Okay. Dlaczego ta gra się nazywa Ocean World? Bo to jest ocean wszędzie na tej planecie? A może ja za blisko oceanu się wybudowałem? Tak sobie teraz myślę. Że może powinien gdzieś w głąb iść. M, czy mamy mapę? Mamy. O. I duża ta mapa może być. No dobra. Trochę słyszę tak te fale i mnie trochę one niepokoją, szczerze mówiąc. Dobrze. My chcemy mieć co?
sztabki, żeby zrobić kolejną płytę. Mamy dwie płyty? Tak, trzy płyty. Teraz czy ja mogę zrobić to? Mogę. Ok. To idziemy na złoże, które jest tutaj. I to mogę teraz wydobywać. Wiertło górnicze. Zbuduj monter, pozwoli ci wytwarzać zaawansowane części maszyny i przedmioty. A, on zbiera rudę żelaza. Dobra. Chyba musiał pomieszczenie nowe dołączyć. Czekajcie, z której strony mam... Z tej strony muszę zrobić pomieszczenie. Dam radę. Płyta żelazna mi potrzebna. Dobra, dobra, dobra. O, nie mam żelaza. A monter już ma? A czy nie monter, tylko ten tutaj? 10 żelaza, pięknie. I o to chodzi. Brawo. Płytę mogę zrobić. A, sztaby. Ok. I teraz chcemy umieścić sobie nowe pomieszczenie. Połączyć. Cement! Warany! Skał nie mam. Ale dziurę robię. To będzie taka dziura na odpadki, nie? Będę tam wyrzucał śmieci. Dobra. Nie wiem, ile cementu potrzebuję. Czy teraz mogę... A, 5 cementu. Dobra, dobra. Okej. I teraz. Czy on się połączy? Tak! No i genialnie! Oj, tu kolejne wyjście jest. Ej, świetnie. Co tutaj mamy? Roślinność. I co, ja to mogę jeść? I co to jest? Co mi to daje? Nie wiem. Monter zbuduj. Jak się buduje monter? Q. To jest monter? Wygląda tak samo, nie? Płyta żelazna razy 2, przekładnia i kabel. Ok. Płyta żelazna razy 2. Sztabek nie mam. Dobra, płyta żelazna razy 2, przekładnia i kabel. Kabel to jest miedziana sztaba. Kabel. To będzie 7. Dwa kable. Dobra, dobra. Czyli jeszcze jeden. Mogę zrobić. I teraz przekładnia. Pręt żelazny to jest przekładnia. Pręt żelazny się robi ze sztaby żelaznej. Nie mam sztab żelaznych. Więc potrzebuję żelaza. Idziemy do mojego górniczego wiertła, które już jest zawalone. O, po 20 tylko to bierze. Przykładnie chciało pręt żelazny. Czyli raz i dwa, i raz i dwa. I teraz chyba mogę zrobić to już. Dwie przykładnie. A zaraz, a to jest trzy. To jest jedna przykładnia. Czyli trzy pręty to jest jedna przekładnia. Mamy dwie przekładnie. Świetnie. 7. Monter. O kurcze. Teraz tak, gdzie jest wyjście, żeby mi to nie przeszkadzało? Okej. Okay. Bo wyjście jest tutaj, tak? Tak, dobra. I stacja montażowa. Co tu mamy? Układ scalone.
żelazna belka, wirnik, komputer, sprzęt. Standardowy zbiornik O2. Zaawansowane wiertło górnicze. Standardowy zbiornik O2, ok. Czyli dostanę zaliczenie. Pompa wodna, piękne rzeczy. Układ scalony genialnie. Wirnik, brawo. Czemu mi ukończono sprzęt? Czemu mi życie ucieka? Automatyzacja. Zasilanie zaawansowanych maszyn. Bardziej zaawansowane maszyny będą wymagały dużo energii elektrycznej. Każde źródło energii, np. turbina wiatrowa, jest automatycznie podłączone do sieci lokalnej, która zasila pobliskie maszyny, jak Planet Crafter. Czyli muszę zrobić turbinę wiatrową, tak. 5 płyt żelaznych i pręty żelazne. O kurczę. To naprawdę 5 płyt, to muszę mieć 10 sztabek. Raz, dwa i tyle. Dobra, ruszamy. Czy tutaj jest dzień i noc też w tej grze? On ma 20, świetnie. Niech dalej pracuje. Co? To, to i to, to i to, to i to. To 5 płyt miałem, tak? Było mi potrzebnych do turbiny, jak się nie mylę. 5 płyt. Teraz się 4 prętami musimy zająć. Czyli znowu sztabki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. No i stawiamy sobie turbinę wiatrową. Ekstra. Pięknie. Pięknie. I teraz co? Będę musiał zrobić sobie inne wiertło, pewnie lepsze. Aby zgromadzić wszystkie niezbędne zasoby, konieczna będzie automatyzacja. Stwórz zaawansowane wiertło górnicze. Zaawansowane. Czyli to. O Boże. Płyty. Pręty. Cementy. Przekładnie. O, tak, czyli mnóstwo potrzebujemy żelaza. Mnóstwo żelaza. Mnóstwo żelaza. Ale dobrze, dobrze, niech to się robi. Ja mogę jeszcze o żelazo tak łapać. Dobra. Na razie tyle, bo tam się po 20 też robi. Aha, energia spadła. Powietrze też trzeba wziąć. A więc tak. Jeszcze raz. Co ja potrzebuję do zaawansowanego... dziewiątka. A więc zajmijmy się płytami żelaznymi. Potrzebujemy 6 płyt żelaznych najpierw. Czyli 12 sztabek. Gdzie mam sztabki? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 płyt żelaznych jest. 9. Tak. Teraz zajmiemy się cementem. 4 cementy. Raz, 2, 3 i brakuje. Jak zrobić taką dziurę, to mi tutaj woda będzie lecieć? Nie, chyba. Dobrze. I mamy 4 cementy. Teraz pręty żelazne. 6 sztuk. A więc trzeba zrobić znowu sztaby. Sztabki, tak. Ale nie mam już żelaza, więc muszę znowu wrócić do mojej maszyny, która już stoi, bo już się 20 zapełniło. OK. Następnie zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6. No i mamy 6 prętów do zrobienia. I teraz przekładnie. Przekładnie się robi z prętów znowu, czyli raz i dwa. I to mamy 4 przekładnie zrobić, dobra. Tutaj jedną tylko zrobię. I ciągle brakuje. I ciągle brakuje mi żelaza. 12, 13 sztuk. 14 sztuk. Ale spoko, jest dobrze. Jest dobrze. Wstawmy sobie te pręty, zróbmy. Tyle, ile mogę. 8 sztuk. Teraz potrzebujemy jeszcze jednej przekładni, tak? 4 przekładnie miało być. I 5 prętów, a miałem mieć 6 prętów, jak się nie mylę. Tak, brakuje mi jednego prętu. Czyli ostatnie pozyskiwania żelaza i będziemy mieli to zrobione. Jeszcze jeden teraz spadnie, 12, żeby była parzysta. Sporzysta liczba. Ok. No i robimy kolejne pręty. Ile potrzebujemy? Aha, tylko jeden pręt, dobra. 6 prętów mamy. Możemy postawić 9. Na miejsce tamtego możemy postawić ten nowy. Tylko musiał się jakoś odwrócić go. Ok. Użyj przenośnika, aby połączyć zaawansowane wiertło górnicze z kuźnią. O kurczę, co? Ole, jak tu leci szybko. O rany, ej, to jest super. Gra mi się podoba, moi drodzy, bardzo mi się podoba. Ale dobra. Ale dobra. Tutaj teraz jakieś tory porobić muszę. Co to jest? Płyta miedziana i kwarc, żeby zrobić zbiornik z tlenem. Okej. Okay. Użyj przenośnika, aby połączyć zaawansowany wiertło z kuźnią. Jaka kuźnia? Co ty mówisz? Ku? To jest kontener. To jest przenośnik. To jest kuźnia. Płyta żelazna. I cement. 5 płyt i cement. Pięć płyt i cement. 2 cementy wezmę. A potrzebujemy 5. I potrzebujemy 5 cementów, czyli jeszcze jeden. I mamy 5 cementów. Dobra, to teraz mogę zrobić sobie kuźnię. I przenośnik włączyć sobie dobra, ale tutaj chyba wychodzi. To ja bym tą kuźnię postawił gdzieś tutaj też, na równi z tym. Tak, żeby to się połączyło. To pytanie... O! Chyba w ten sposób, co? I teraz to połączenie pasów transmisyjnych, rozdzielacz pasów transmisyjnych. Normalnie satysfaktory. Ej, to już jest coś, to już jest trochę co innego. Tu już mamy satysfaktory. To jedna płyta żelazna. Potrzebuję więcej. Też stoi już maszyna. Jedna i druga. O, 3 po 20, brawo. A ty masz jedną 20, brawo, 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 brawo. Czy ja mogę to zrobić od razu?
Pas. Zaraz, zaraz, zaraz. Czemu nie mogę tego zrobić? Ej, ale ja nie chcę skręcać, ja chcę prosto. A, bo to się robi ile z tego? Ile? Czekaj, 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 moment, momento, momento. Płyt żelaznych potrzebuję. Ja potrzebuję kilka płyt żelaznych zrobić jeszcze. Tak. Kilka płyt żelaznych. Normalnie satysfactory. Dobra, 5 powinno starczyć. Nie, tędy chodźmy. I zobaczymy, czy teraz będę w stanie zrobić to połączenie. Czemu to się ugina? Ja nie chcę, żeby się uginało. Źle. A, bo to jest źle ustawione. Usuń. 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 O, całość dostaje z powrotem. Świetnie. Kuźnię jeszcze raz muszę postawić. I teraz tak, tędy wchodzi. Czyli to musimy obrócić w ten sposób. I bliżej. A zaraz tak, żeby to było na równi. Czy to da się na równi? Nie wiem, może. I teraz to. I idzie? Idzie. Świetnie. I on mi robi sztabki. Brawo. Przekształć plantę. Atmosfera zawiera bardzo niski procent tlenu. Wprowadź roślinność, aby stworzyć zrównoważone źródło tlenu. Au, au, au. Tlen. Zginąłem. Okej. Okay. Czy coś tracę? Chyba nie. Chyba nie. Ładnie. Dobra. To skoro wiemy, że jak giniemy, że nic nie tracę, jak... Ja bym sobie chciał jeszcze zobaczyć, czy ja mogę skrzynkę zrobić. Meble. Podwaliny. Płyta żelazna. Ja chcę sobie umieścić skrzynkę. Gdzieś tu. Przy wyjściu, aby do niej powkładać zestaw obiadowy, to pojemnik, kobalt, roślinność jakąś, skały, to i to. Pojemnik z tlenem wezmę. Pompę wodną później. Wiecie, co teraz zrobię na koniec odcinka? Ruszymy, moi drodzy. Czy ja mogę sobie to wziąć tu? A to można usunąć sobie wszystko. Okej, okay. Czy ja mogę sobie to przenieść tu teraz? Nie. To jest plecak. Czy ja mogę sobie to wziąć? Nie wiem, czy ja to mogę sobie... Na razie zrobimy sobie tak i niby prawy przycisk myszy i to powinienem zabrać to. Dobra, moi drodzy, ruszamy na wyprawę. Ja chcę zobaczyć, co się kryje za tymi skałami. Wiemy, że mamy trochę... tlenu. Takie trochę takie górki... Takie schody tutaj są praktycznie. A można górę bym wszedł.
Nie wiem, czy to się da w ogóle. Bo ja, wiecie, duże złoże skały. Ja lubię eksplorować. I szukać nowych rzeczy. Czy dam radę tam wejść wyżej jeszcze? Co to jest za ruda? Żelaza. Na razie wszędzie to samo. Tam bym pewnie nie dał rady wejść, co? Już. Ej, dam! Słuchajcie, z tym tlenem. Zobaczymy, jak to działa. Bo jestem ciekaw, czy jak nacisnę prawy przycisk, czy będę tlen dostanę. Bo niby tam było coś takiego, że mogę dostać tlen, prawda? Chyba. Co to jest? Miedź. Nie. Wziąłem tlen. Cały. Od razu? Ja myślałem, że jedną sztukę tylko wezmę, a nie dwie. O, tu nic nie ma. Skrzynkę chyba widziałem. Albo mi się wydaje, że to jest skrzynka, a to się będzie skała się okaże. Tak. Noc nadchodzi. I nic więcej tutaj nie ma. To wracamy do domu. Bo mam wrażenie, że tu więcej nic ciekawego nie znajdę już. Chyba takie podstawowe materiały będą, nie? Chciałbym zdążyć do domu zanim... Czy jest full damage? Full damage? Nie wiem właśnie, czy jakbym spadł, to bym sobie krzywdę zrobił, czy nie. Ale z ciebie mogę wziąć wszystko. I powietrze. Moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tej grze, czy chcecie, abym grał więcej. I czy sami sprawdzicie, jak ona działa, wygląda. Bo zachęcam do tego, naprawdę fajna gierka. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.